Siemaneczko, witajcie na moim kanale, Robson z tej strony. Dzisiaj nietypowo, przerwa od lasu. W fajnym miejscu, świeże powietrze, piaseczek. A gdzie jestem, zobaczycie za chwilę. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie się. Cześć. Ktoś tutaj widać, że się rozstawił z dzieciaczkami. Sygnał 60. W miarę ładny, równy. Wsicie. O, jest pieniądz! Pięć złotych, super! Tak mnie wita Mielno. Bo jeszcze nie powiedziałem wam, gdzie jestem. Jest Mielno, jest 5 złotych. Super! No i teraz spotkałem kolegę Rafała. Tutaj z pobliskiej miejscowości. Pogadaliśmy chwilę, pośmialiśmy się. Sympatyczny gość, pozdrawiam serdecznie. A ja lecę dalej przed siebie. No i sygnał pod setkę. Część puszki. Tutaj się rozłożyli plażowicze wcześniej. Jest sporo sygnałów i mam nadzieję, że oprócz puszek, które zostawili śmieci, pogubili też trochę bilonu. Posprzątamy, wyczyścimy ten kawałek plaży. No słabo, jakby ktoś tutaj sobie nadepnął na te ostre krawędzie nóżką. Dobra, sprawdzamy dalej. Haha, i co? Ja już widzę. Piękny sygnał 74. Piękny sygnał 74. I mamy w sicie 2 złote. A. Przesezonowane, ale jest super. Tada! Mega. Jak to wyglądało w hicie, ja pierniczę. Kurde, jak sygnet, nie? Ja. Jak sygnet to wyglądało. Masakra. Niesamowite. Dobra, zakrętka jest. I mamy kolejny sygnał 75 stały. Sugerujący, że będzie to prawdopodobnie 2 złote. Sygnał jest bardzo dobry, bardzo mocny. Jest w sicie. No, z 2 złotych się skurczyło. I mamy zajazd monetki współczesnej. Prawdopodobnie 5 groszy czy jakiś eurocent. Nie, jest nasz orzełek polski. 5 groszy. Dobra, szukamy dalej. Hejka. Ktoś sobie strugał drewienko. Wyszedł taki kształt. Nie wiem, co ktoś miał na myśli.
coś takiego wyszło. Nic, zostawiamy. Może będzie chciał dokończyć swoją pracę później. Kapsel i zrywka w jednym sicie. Tak, zabieramy. Kolejna konkurencja sobie śmiga z detektorkiem. No i dobra, dla każdego w plaży wystarczy. Ja tymczasem uderzam do falochronów i lecę w miejsce, gdzie pracują koparki. Może tam uda się coś wyłuskać. Rutusik odpoczywa. Sakiewka pełna forsy, także trzeba już kończyć poszukiwania. Nie, no tam parę złociszy jest. Pójdziemy jeszcze w tamtą stronę. Przy okazji śmieci lądują tam, gdzie trzeba. Patrzcie, to cała sakwa kapsli i puszek. Ale tam, gdzie wyszły aluminiowe puszki, parę złotych udało się wyłuskać, także co nieco naród pogubił w tym miejscu. Robimy zrzut śmieci i pędzimy w stronę kopareczki. Maszynki stoją, nowe falochrony zakładają, ale zobaczcie, kurczę, jakie to są ogromne pale. To jest jakieś 8 do 10 metrów długości belka, która jest wbijana w rzędzie, w morze. No kurczę, powiem wam, że długość szokuje. A no, trochę tych ołówków jest. Mega to wygląda. Dobra, lecimy dalej. No i taka ciekawostka. Taka wielka kopara na kurzej łapce. Nie wiem, czy akurat tą wbija się pale, prawdopodobnie. I taka znajda na plaży zguba. To jest urządzenie, które chyba wbija te kołki w cały rząd. No, robi wrażenie. Kawał stali. Taki kawałek plaży, trochę rozryty przez koparki, no ale zobaczymy, może tak jak na polu. Ziemia trochę przerzucona. Może wyjdą jakieś skarby z przeszłości. Lecimy po tych górkach. Cześć, witam. No i teraz na plaży. Nie uwierzycie, ale trafiłem sasa. Kapsel, szlachetny smak. Wódka saska chyba. Dobra, zmierzamy ku wyjściu. Jeszcze chwila i uciekamy na śniadanie. Długo nic i nagle coś czerwonego. Wśród kamieni mamy, co mamy? Chyba pyryny. Pyryny? Nie, 50 groszy współczesne. No i dobra, do sakiewki. I dalej wśród kamieni miejsce, gdzie prawdopodobnie sobie ktoś tutaj biwakował. Wpada złotóweczka przesezonowana.
staruszka trochę już tutaj się należało. No i super, do sakieweczki. Znajomy sygnał prosto z lasu do rzucenia. Ale ktoś tutaj nagubił. Co tu będziemy mieć? Kamień nie. Kamyki nie. Czy coś mamy? Mamy! Jest chyba 2 grosze. No dobra, sprawdzamy dalej. Ale ktoś tu nagubił tych pieniędzorów. Pieniędzorów nagubił. Co tym razem? $50. No, czas kończyć dzisiejszy wyjazd. No, podsumowanie na razie wygląda tak. Około 13 zł w bilonie, trochę śmieci. Wynik całkiem niezły, monetki przesezonowane, ale zawsze coś wyjdzie. No i schodzimy tutaj też przy samym zejściu. Sygnał 22, typowo na żelazo. I co mamy? 1. Polską. 1 grosik, tak? 1 i polską. Pewnie jeden z tych świeższych, robiony z szajs metalu. No cóż, jest 1 grosik, tak. Może przyniesie nam szczęście. Tak. Super. Łapka. Tak? Elegancko. Lecimy dalej. Tak. Kurczę, koło 80-90, tutaj w tym miejscu, zobacz. Dobrze. Ej, nie ma. O, coś tu jest. Nic, kompletnie. Jest coś? Nic nie ma. O! Co to jest, pieniążek? Tak! Jaki? 20 groszy? Tak! 10! 10 czy 20? 10. No i super, dobra. O, na początek znaleźliśmy jeden. Jeden taki grosz, a to na szczęście. Teraz drugi, a razem 11! 11! 20 groszy, a cieszy, nie? Dobra. Lecimy dalej wzdłuż promenady. I co tam wyszło teraz? Kulka. Kuleczka. Żelazna kulka. No i dobra. Lecimy dalej. Ładny sygnał, 52. Bierzemy? Bierzemy. I 52. Serywka. Śmiecior, a taki piękny sygnał na monetę. No dobra. No. Zabieramy i lecimy dalej. Młodzież się uczy. Parę kapsli zaliczone. Folika była. Tutaj mieliśmy. Co tam wyjdzie teraz? Coś drobniutkiego chyba, bo ciężko to znaleźć. Gdzie to masz? No, no to weź tam, wyciągnij. Jest? Widzisz, jak w piasku idzie. Nie idzie znaleźć. Możesz mi? No czekaj, wezmę swojego. Pokaż. Weź wyciągnij, bo się będą kłócić. Czekaj, 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 czekaj. Nie możesz przykładać, bo... Tu? Tutaj. Jest. Jest. Co to jest? Jest to.
Ja kurde, już myślałem, że jakaś biżuteria. Divers! Suwak, suwak od zamku. Divers. No i dobra. Ładny, czysty, drobny sygnał. Takie świecidełko. Dobra.